Cześć, bardzo Wam dziękuję za pozytywny odbiór mojego ostatniego vloga z nadmorza. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Włoch, na taki krótki weekend w środku tygodnia, gdzie przyjechałam z moją mamą w ramach prezentu dla niej na Dzień Matki. Tak jak rok temu byliśmy z naszymi mamami w Zakopanem, tak w tym roku ze względu na psy musieliśmy rozdzielić te nasze podróże i ja przyjechałam z moją mamą do Bergamo w czerwcu, a Wojtek przyjedzie ze swoją w to samo miejsce w sierpniu. I no właśnie, Bergamo. Ja jestem tutaj już trzeci raz i uwielbiam to miejsce. To jest miasteczko, które jest bardzo blisko Mediolanu i właściwie każdy, kto przyjeżdża do Mediolanu, ociera się o to Bergamo, jeżeli ktoś oczywiście korzysta z tanich linii lotniczych, bo tutaj jest lotnisko, na którym lądują tanie linie. Jest tutaj przepięknie i będę próbowała Wam to pokazać w tym vlogu. Dzisiaj spełnił się mój najczarniejszy scenariusz, jaki może sobie wyobrazić blogerka promująca zdrowy styl życia. Otóż zostałam rozpoznana przez kogoś w McDonaldzie i to tutaj we Włoszech. I czasami jak wchodzę do Maka z Wojtkiem, kiedy on na przykład kupuje sobie kawę czy jakieś frytki, to zawsze sobie myślę, Boże, żeby tylko ktoś mnie tu nie spotkał, bo przecież ja nie bywam w takich miejscach. A dzisiaj właśnie mi się to przytrafiło tutaj we Włoszech. Ale od razu wyjaśnię, że byłam tam po to, żeby rozmienić pieniądze, żeby mieć drobne na skrytkę na bagaże. To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że w Bergamo nadal nie ma tłumów. Myślałam, że przez te kilka lat od mojej ostatniej wizyty tutaj coś się zmieniło i że to miejsce stało się bardziej popularne, bo widzę też na Instagramie, że coraz więcej osób tutaj przyjeżdża, a jednak nadal jest pusto. Jesteśmy właśnie na spacerze wokół tego wysokiego miasta, wokół muru i spotykamy dosłownie jakieś pojedyncze osoby. I dla mnie to jest szok, naprawdę. Ale oczywiście bardzo, bardzo pozytywny. Tutaj jak się zejdzie z Górnego Miasta, to jest taki fajny zakątek po lewej stronie i nim można zejść na dół, tam gdzie jest kolejka funicolare. Z tego co pamiętam, to strasznie pocięły nas tu kiedyś komary, ale było pięknie, więc było warto. A my teraz idziemy tędy, żeby dojść do takiego placyku, gdzie są różne knajpki, bo jesteśmy głodne i chcemy zdążyć przed siestą. Za każdym razem się zastanawiam, jak oni mogą funkcjonować w takich ciemnych mieszkaniach, kiedy przez cały dzień mają zasłonięte okiennice. Dotarłyśmy do naszego mieszkania z Airbnb. Jest bardzo blisko dworca, naprawdę fajna lokalizacja i mieszkanko też całkiem fajnie się prezentuje. Tu już zdążyłam zrobić trochę bałaganu. Jest kuchnia. Zaraz zobaczymy, jaki jest widoczek, czy jest typowo włoski. Jak na Włochy przystało, zrobiłyśmy sobie małą siestę, a teraz przyjechałyśmy na drugą kolejkę funicolare, która bierze na samą górę, na wzgórze San Vigilio, nie wiem jak czytać to po włosku. Stamtąd jest absolutnie przepiękny widok na Bergamo. Kolejne bardzo spokojne, chociaż typowo turystyczne miejsce. I prawie w ogóle nie ma ludzi. I właśnie to jest tutaj piękne. Zobaczcie, jesteśmy tutaj zupełnie same. Tylko my i śpiew ptaków. Czy to nie jest piękne? Moja mama tam wącha lawendę. Coś wspaniałego. Idealne miejsce dla vlogerki, nie? Ostatnio
Ostatnio byłam tutaj jakieś 5 lat temu, chyba w 2014 i już nic nie pamiętam. Gdzieś tam coś mi świta, którędy się idzie, ale tak poza tym to niewiele pamiętam, więc ciągle coś odkrywam. Tam przed chwilą spacerowałyśmy. Niestety jest dzisiaj bardzo słaba widoczność. Nie wiem, czego to jest kwestia. Ja czytam teraz taką książkę Przewodnik wędrowca i pewnie tam znalazłabym odpowiedź na to pytanie, ale no jeszcze nie doszłam do tego momentu. Więc słabo widać, ale tak ogólnie to tutaj jest naprawdę przepiękny, taki bardzo, bardzo zielony horyzont, widok. A tam gdzieś w oddali, właśnie po tamtej stronie, tam jest Mediolan. Za każdym razem, kiedy jestem we Włoszech, chociaż wydaje mi się, że nie wszędzie, tylko właśnie tutaj w Bergamo, moją uwagę zwracają Włoszki i ich styl ubierania się. One są bardzo eleganckie, bardzo potrafią dostosować swój strój do pogody, do sytuacji, do wieku też i naprawdę bardzo mi to imponuje, bardzo mnie to też inspiruje, bo ja no, z modą jestem troszeczkę na bakier i wydaje mi się, że na Sardynii albo w Cinque Terre tak tego nie było widać, bardziej w La Spezia powiedzmy, no bo Cinque Terre to takie bardzo turystyczne miejsce. Natomiast tutaj bardzo mi się to zawsze rzuca w oczy i zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że tak blisko jest ten Mediolan, ta stolica mody i dlatego one są takie modne i stylowe. Nie wiem, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Varenny nad jezioro Como. Myślę, że po drodze wstąpimy też do Lekko, dlatego że ten bilet jest ważny przez 6 godzin od skasowania, więc można zrobić tak, że podczas przesiadki w Lekko pójdzie się na spacer po tamtym miasteczku i dopiero później wróci się do Bergamo, więc podejrzewam, że teraz też tak zrobimy. I teraz jestem już spokojniejsza podczas tej podróży, bo wiem, z którego peronu i dokąd odjeżdża później pociąg, który przejeżdża przez Varennę. Bo pamiętam, że jak wtedy jechaliśmy, to była taka sytuacja, że sprawdziliśmy to na rozpisce na peronie i to się nie zgadzało. Wsiedliśmy przez to do pociągu, który jechał do Mediolanu. W ostatniej chwili się zorientowaliśmy, że to nie jest ten pociąg. I w ostatniej chwili, dosłownie, zdążyliśmy na pociąg, który przejeżdżał przez Varennę. A teraz już wiem, że ten pociąg będzie jechał do Tirano, że będzie odjeżdżał z peronu trzeciego, więc jest luz. Powinnyśmy zdążyć, bo tego czasu na przesiadkę jest kilkanaście minut. Zresztą podejrzewam, że te pociągi na siebie czekają, bo w Polsce przynajmniej obowiązuje taka zasada przy tych krótkich przesiadkach. Także jedziemy teraz do najpiękniejszej Varenny. Varenna to jest dla mnie absolutny sztos, naprawdę. To jak to miejsce jest piękne. Szczególnie, że byłam już w Cinque Terre, które wydaje się no, absolutnie zabierające dech w piersiach i dla mnie jest jednym z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłam w życiu. Ale Varenna naprawdę, nie powiem, że wygrywa, ale no, jest dla mnie na równi. A tam w tle widać wyspę, która ma kształt żółwia i niesamowicie kojarzy mi się z wyspą Zakynthos i tam też w tle widać wyspę żółwi, która też ma taki kształt. Ale ta woda jest ciepła i przyjemna. Żałuję, że nie mam kostiumu, bo chętnie bym się wykąpała.
Mało się odzywam z tej warenny, ale jest tak nieprzyzwoicie gorąco. Poza tym mam sprawę do załatwienia w Polsce, bo Wojtek znalazł psa. Już nie będę opowiadać w jakich okolicznościach, ale no nie mógł go tak zostawić i nie poszedł do pracy. Jest teraz uziemiony przez tego psa i próbujemy jakoś internetowo, przez mój Instagram, przez grupę Znalezione Zaginione Zwierzęta Warszawa odnaleźć właściciela tego psa. Właśnie niechcący zrobiłam z siebie mis mokrego podkoszulka, bo tak niefortunnie odkręciłam kranik, że oblałam sobie całą sukienkę. Ale spoko, przynajmniej dzięki temu jest mi chłodniej, bo jest mega gorąco, a mamy tutaj taką małą przygodę, że nasz pociąg został zlikwidowany i w związku z tym musimy zmienić plany, już nie będziemy wysiadać w lekko, bo nie dość, że ten pociąg został zlikwidowany i musiałyśmy czekać godzinę na następny, to ten następny jest opóźniony już ponad pół godziny. Więc siedzimy na tym dworcu i siedzimy. Ja gdybym była sama albo z Wojtkiem, to bym sobie poszła jeszcze nad jezioro, ale mama już była zmęczona, bo tutaj, wiecie, jest trochę tych schodów. Więc siedzimy tutaj w cieniu. Ja teraz wyszłam na chwilę się zmoczyć, nalać sobie wody do butelki filtrującej i nagrać zakończenie tego vloga, dlatego że to już będzie koniec, ponieważ teraz wrócimy tylko do naszego mieszkania, a jutro rano wracamy, jakieś myszki mnie tu obsiadły, jutro rano wracamy do Polski. Także nie będę już nic nagrywać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że kogoś ten vlog zainspirował, aby przyjechać w te okolice, bo widziałam, że na Instagramie dużo osób zareagowało, także wow, muszę tu być. I niektórzy nawet kupili bilety z tego, co mi pisali, więc mam nadzieję, że odwiedzicie Warennę, nie pominiecie tego kierunku, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Także żegnam się już z Wami, do zobaczenia, pa pa. O Jezu, Jezu, co to za towarzystwo? Ile was tu jest? Jakiś obcy pies się ze mną wita, no niewiarygodne. Obcy pies się ze mną wita i to najbardziej, kurczę, wieczone. Nie wytrzymam. Ej, żeby było bez afer.